Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Zadziwiająco dobrej gry. Nie spodziewałem się, że gra, w którą zagramy, czyli Tomb Raider, w którą gramy aktualnie, okaże się tak dobrą grą, szczerze mówiąc. A się okazała i bardzo mnie to w sumie cieszy. Idziemy dalej, próbujemy się wydostać z płonącego miasta. Jeżeli podoba ci się seria... No to co? No to chyba lajka musisz zostawić, jeżeli lubisz serię i chcesz takich serii więcej na kanale. No a my... O kurde, a my tu z grubej rury będziemy wjeżdżać, coś tak czuję, że za będzie tutaj gruba akcja. Zobaczymy. Jest tu jakiś granat. Myślicie, że... Bo ja myślę, że to trzeba konkretnie granatnikiem. A da się tym? Nie da się. To jest tutaj zadanie dla Mister Granatnikow. Wyborny sobie z nim poradził sobie z tym zadaniem. O kurde. Oni. A! No właśnie, bo oni potrzebują jej żywej faktycznie. Nie miałem to powiedzieć, więc raczej nie zginie. Jest tu Lina, nie? Jest Lina. Było coś, że naciśnij spacer. Akcja, słuchajcie, fabuła rozgrywki zaczyna nam się zacieślać. Czy zacieśniać? Może zacieślać to złe słowo. Zacieśniać. Cieśla to taki chłop, co chyba robi statki. I wątpię, że ma coś wspólnego z zacieśnianiem. Kurczę, nie padł. No to. Oj, nie trafiłem. Mister Granatniko. Dzień dobry. Teraz wam powiem szczerze, że. Oj, nie wiem skąd strzela, chłop. Psy? Nie wszyscy. Ale kurczę, seryjka. No jest tutaj grubaśnie, trzeba dość skillowo tutaj strzelać. Na szczęście jestem gigakowcem i 10 lat grałem w CS-a. O, to jest ten gruby. Nazwijmy to potocznie grubym. Pusisz ty. Nie no, w sensie opancerzony chłop. Gdzie ty się chłopy chowasz? God damn it. Już mnie rzucą molotowem. Proszę cię, zgiń. Nie no, oj, sorry widzowie, bo tak jak mówię, ja kilka serii na raz prowadzę i czasem mi się pomylą przyciski. Nie mogę wy... Dobra, może z łuku go zabijemy. Proszę, no nie trafiłem z łuku. Jeden chłop. Proszę. Nie. No weź. Dobra, zginął. Udało się. No ale kurczę, trzymał się nieźle. Oj, oj, oj! Na pewno nieźle, bardziej lepiej ode mnie. Co tu się dzieje? Czemu wy macie takie fajne karabinki maszynowe, których nie mam ja? O, to jest ten opancerzony chyba był. Ty! A nie, my. Oj, oj, oj! My amon nie mamy, tak? A nie, to taka spluwa dziwnie wygląda. A pierwszy uper, widzowie. Którzy to do nas strzelają? Czysy? Kurde, ale za dyma tu jest. Nie wiem ile tu jest ciał, ale... Ale dużo. Patrzcie, nawet mi nie daje śrubki pobrać. Nie mogę tego zebrać. A mnie to triggeruje, że nie mogę. A, nie mogę. Niestety. A, bo to nie jest do śrubek, to jest do granatników. Kurczę, znowu nie ten przycisk. Ładuj. Tu jest tutaj do Mister Granatnikowa. Myślałem, że tutaj śrubeczki. A, muzyczka.
O kurczę, poniosło mnie trochę tym skokiem. Amunicja. No amunicja zawsze się przyda, a możemy nosić, mamy to ulepszenie, że tej amunicji faktycznie nosimy najwięcej jak się da. Czy to chcemy zniszczyć granatnikowym? Nie. Myślę, że to będzie zmarnowanie granata. Ty, a jak masz granatnik? To granatnik pakujesz granatami? Chyba nie, chyba pociskami, nie? Raczej nie pakujesz granatami, mi się wydaje, nie? Oj, chyba Mister Granatników nie doleci tam. Oj, chyba po lewej stronie barykadowanie się by było bardzo głupim pomysłem. Ponieważ jest tam beczka wybuchająca. O kurde, tu też są beczki wybuchające. Myślę, że da się to przejść. Tylko ja zagrałem jak zwan. Pomiń. Czy są tu... O kurczę! Kurczę blaszka. Chyba, że go się da jak zabić. Z plówką. Kurde, nie ten przycisk znowu. Plóweczką? Gdzie on jest? Tam, co? To byśmy najpierw zniszczyli ogólnie. Pyk. Nie da się. To skoro tego się zniszczyć nie da, to go zapewne zabić też się nie da. Chyba musimy to przejść po kolei, chyba nie ma innej opcji. Wydaje mi się. To jest jednak za dużo seria, kurczę, strzałów. Przestań strzelać. Kurde, on przestanie kiedyś... On załaduje kiedyś z tego broń, czy nie? Halo? Za dobrze się wczuć. Moment. Okej, okay, poszło nieźle. Teraz tutaj, cyk. Przeczesywanie terenu, widzę cię gagatku, cyk. Dobra, jest nieźle. Teraz długa prosta. On musi przeładować. Nie ma innej opcji. Jak on nie... Wydaje mi się, że on w pewnym momencie na chwilę przestaje faktycznie strzelać. Mu się na chwilę nudzi. Ale mogę się mylić. W lewo? W lewo? Może być w lewo. Może być, widzowie, w lewo. Albo w prawo. Idziemy chyba, co? Do wnęki tu. Cyk. Chwilę odpocząć i co dalej? A się to... Wiecie jak jest podobno... kiedy wiesz, jaka oznaka jest, kiedy się człowiek wczuwa, właśnie robi tak. Ja chcę zajrzeć za tego, za drzwi. Widzę, że on już nie strzela, on tu chyba range'a nie ma. O. A ja chyba mam, kurde, downa. Co ja robię? Nie! 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 Widzowie, ale był close. Co trzeba tu zrobić? Lewą stroną pójść? Kurde, może być, co? Nie no. No tu rozumiem, nie przejdziemy, tak? Pomyśleć, żeby się nie wywalić teraz. Mówię, że się wczuwam w gierę. Go nie zabijemy. Zniszczyć lampę? Nie jest to możliwe. Tu nie możemy przejść przez ten ogień. Chyba lewa strona, co? Ogólnie. Jeżeli nie tam, to jakby nie widzę innej opcji. Jeżeli nie tam, to widzę jeszcze opcję tutaj, oczywiście, no. I co teraz? Teraz pozostaje pytanie. Co teraz?
Możemy udać się na górę. Chyba nie możemy. Nie, nie możemy. Możemy udać się również na dół. Czyli udanie się na dół nam coś da, nie wiem. Możemy ściągnąć pajaca? No nie. Wygląda na to, że chyba nie możemy. Nie, raczej granicy to z cudem. Więc chyba lecimy i biegniemy, co? O kurwa, nie tu, to tam lina była na drugą stronę. Ja myślałem, że do wody, proszę nie od początku. Ja pierduper, no nie wytrzymię. Nie, widzowie. O, schruper, japer. Dobra, ja damy jakieś radę. Przynajmniej wiemy, co trzeba teraz zrobić. Wiemy, gdzie są wybuchowe beczki. Wiemy, że trzeba je zniszczyć. Wiemy, że trzeba wszystko robić po kolei. Wiemy, gdzie są przeciwnicy. Wszystko zrobimy na chillku. Nie będę nic z tych przetrwania ogólnie, bo dużo widać przeciwników i tak dalej. Dobra, teraz tutaj. Teraz na lewą stronę. Elegancko. Nie. Tutaj, cyk, 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 siubudu, cyk, cyk. Teraz spacja. Dobra, zachodzimy frajera od tylca. No mam granatnik. Oj. Ale... Nie rozumiem, jak mi granatnik tu pomoże ogólnie. Dobrze? No nie, chyba. Kurde, ja dzisiaj jestem naprawdę za głupi na te gry. Dobrze? Dobrze. Fajna muzyka. Okej, spaca, aby skoczyć, no. No klikam spaca i coś nie działa. Działa. Dzięki, działa. Laro! Laro! Przejdź górą! Tędy! Idź do Rota. Dołączę do was. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam. Proszę. Tylko mi zaufaj. No idź! Znaczy zareagowała przez chwilę. Ucieknij z bazy Solari. Którędy? W sensie, gdzie mam znacznik? Tutaj, okej. Czyli musimy iść tutaj, proste. Double jumping, cyk. Nie, cyk. Nie, no chyba cyk, co? Nie, chyba jednak nie cyk. Chyba cyk to musi być tutaj zrobiony. Cyk, 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 cyk. Dobra, elegancko. To jest fajne, jak ona tak skacze zawsze i tak wbija ten. Wiecie, o co chodzi. Nie, maczeta. Kurde, za suspense. Mój pomysł... Dobra, mam. Jump! Cyk. Co teraz? Brak pomysłu, brak pomysłu. Nie tu, na pewno nie tu. A nie tu jednak. Kurde. Widzę. Jump! Pyk! Kurde, fajnie. Fajnie, jak ona tak skacze i faktycznie to wbija. Kazackie to jest. Ja czemu nie mogę? Nie mogę? To, a to przeciwnicy czy my wsiadamy do helikoptera? Czemu są lagi? 100%. To kurde, taka karta graficzna.
Biegnij, no biegnę przecież. O, pierdupcer. A to tak miało być. O kurde. Dobra, mam to. Może pierwszy raz uda się w życiu, kurwa, przejść coś. I może tego nie spieprzę wreszcie. Kurde, zepsułem. God damn it. A poczekajcie, bo ja na chwilę zatrzymam sobie giereczkę i ustabilizuję ją, bo trochę laguje. Według moich precyzyjnych obliczeń, widzowie, wszystko pójdzie dośpikać. Zobaczymy. Ja sobie jeszcze trochę obniżę kamerkę. Kontynuujemy. Jump! 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 More jump! Nie, dobra. Koniec jumpów. Nie, nic nie śmiga. 100% karty graficznej, poczekajcie. Kurczę blaszka. Jedno ustawienie zmieniłem i... Według moich precyzyjnych obliczeń wszystko powinno śmigać. Tak, wszystko śmiga. Idziemy, wchodzimy na jakąś wieżę. A no tak, ale czemu my właściwie nie chcemy, żeby... Trochę nie rozumiem, czemu jakby... Kto wchodzi jakby do helikoptera? Nie my? Oni? Zepsułem chyba, a nie, dobrze. Ale pojebana akcja. Totalny Indiana Jones. Super są takie gierki. Ja giga fan. Ja taki fan jestem. O kurwa ty. No nie, no idź, no co ty robisz? No kurde. Ciężko mi jest nawet... Ciężko... Myślałem na początku, że to będzie muzyka z Piratów z Karaibów. Tym. Tak myślałem na początku. Szybko, do góry! Jump! Ja pierdrubel. Szybko! A co my na tym dachu? Ja myślałem... Co robimy na tym dachu? A będzie skok do helikoptera na 100%. Będzie, prawda? A to nasi są, tak? W tym helikopterze. Nasi! Jump! Wiedziałem. To musiał być jump. O. Chyba by się zdziwił, jakby na przykład postać zginęła. Ta wolne tempo. Twórcy zapytani o to, ile chcecie w efekty, powiedzieli... Tak. Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Ledwo tu doleciałem w jednym kawałku! Oj. Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Oszalałaś! Ile chcecie w efekty? Tak. Chcemy jakiś ambitny gameplay? Lara!
O kurde, yes. Wybuchy? Tak. Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Skoki, bliska śmierć? Dużo razy? Tak. Ja mam wrażenie, że twórcy w tej grze... A myślałem, że on do naszej strzela. Obroni nas własnymi plecami. A. Dobra, ta gra jest strasznie przewidywalna, swoją drogą. nie potrafię sobie przestać myśleć o tym, jak bardzo twórcy chcieli przydupcy wszystkimi rzeczami naraz. Ja nie wiem, co musiało być w głowach tych twórców. No tak, dobra. Zróbmy tak, że 17 godzin gameplaya, 16 będziesz unikał okrog od śmierci. Pojebane, nie? Oni zrobili sobie jakiś kurwa challenge. Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? Żeby zrobić jak najwięcej wybuchów. Ze wszystkich filmów pierdolimy jak najwięcej. To będzie najbardziej emocjonująca gra na świecie. A co jak co jest fajne. Podoba mi się to. Tylko... wiesz co, jak w Cyberpunku była taka scena... Jak była scena, gdzie wyskakiwaliśmy przez okno, ja nie będę spoilerował. Ale wyskakiwaliśmy przez okno, to ta scena była jedna. Ewentualnie kilka takich powalonych jeszcze akcji się znalazło. Natomiast było to jedne, dwie, trzy akcje w Cyberpunku, który polegał głównie na tym, że jesteśmy świrami ogólnie i chcemy zostać legendami tego miasta. I no kilka razy się zdarzyło mieć taką akcję, ale Lara Croft to jest kurwa... Chłopy, to nie ma. Warto spróbować. Nie ma. Połowa gierki, a my już tyle razy uciekną śmierć, że... Nawet tak nie myśl. Musimy tylko... Escape, chłopak. Wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd, bo w nim tkwi twoja siła. Chyba despot. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Albo i nie. To nie wiem, co takie będzie coś... Dziwne takie dźwięki miałem przy oknie. Gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nie. Jakieś dzieciaki tu jeżdżą, ale tak jak opony, jak jadą po ziemi. Rozbijanych takich, zbijanych, wiecie, piasku i kamieni taki. Jak zwykły, jak opony robią. Jak się jedzie. Taki dźwięk miałem przy oknie, więc się zacząłem zastanawiać. I też oczywiście, no taki dźwięk ognia, coś takiego, nie? Możliwe, że to piecy głodowo. Zupełnią. Masz świetny instynkt. Plus jeszcze gra, to wiecie. Musisz mu zaufać. Dobra, ja myślę, że na dzisiaj emocji chyba koniec, co? Szczerze mówiąc, trochę wypompowany dzisiaj. Boże. Są związane z mocą słonecznej królowej. To ona nie pozwala nam odejść. A to myśmy teraz to dopiero wychmienili? To, że jest komnata rytualna.
Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Łódź. Z wyspy nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Fajne kolczyki. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagę. Moi drodzy, żartowałem, myślałem, że to ognisko jest. Dobra, kontynuujemy historię. O, widzę dziennik. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował. Trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie. Ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Lara Croft. Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała, że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Dobra, koksem jesteś największy, brat. Idziemy dalej, moi drodzy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jak mawia klasyka, kurde, jak ta gra jest ładna. Będę to powtarzał w kółko. Coś za... O, jest ognisko! Kończymy odcinek, dobra. Nie no, to brzmi trochę jakbym tego, ale się... Przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedział Brut. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby tu mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Okej, okay, możemy jeszcze wydać na sam koniec punkt umiejętności i chwilę sobie pogawędzić. Jak to zazwyczaj mam w zwyczaju w takich tutaj momentach rozdawania punktów. Jeśli chodzi o punkty, wydaje mi się, że nie ma nic ciekawego. Zręcznie uchylając się przed lekko pancerzymi wrogami, a następnie zadawając im cię z bliska, żeby obalić ich na miejscu. Czemu by nie? Z tych wszystkich rzeczy jest to chyba najfajniejsza rzecz ogólnie. Jeśli chodzi o ulepszenia, co tam mamy? Co tam mogę dowalić do strzelby? Mogę coś? Mogę. Kolba z owijką jeszcze bardziej zwiększają stabilność broni przy strzelaniu. No i miodzio, kup. Ukończono. Elegancko. Ale mamy zmodyfikowaną broń. Możemy ulepszyć granatnik? Nie możemy, niestety. A może i możemy. Tłumik. To jest coś, co bym potrzebował wcześniej. Czemu mi się dopiero teraz ten tłumik odblokował? W sumie nie wiem. Jakś tak, nie wiem, tak o. Nagle tłumik. Chyba, że my zabraliśmy na przykład broń tego Rota, nie? Też istnieje taka szansa. Dobra widzowie, ja kończę. Życzę wam, słuchajcie, miłego dnia. Bez miłej nocy. Co za dużo, to niezdrowo. A ja dzisiaj nagrywam siódmy czy ósmy odcinek. Dzisiaj w każdym razie, czy tam piąty, szósty, w każdym razie bardzo dużo dzisiaj odcinków nagrałem. Więc... Żeby mieć oczywiście zapasik, żeby te odcinki były codziennie. No ale co za dużo, tak jak mówię, to niezdrowo, lepiej by było jednak nagrywać codziennie. Po prostu codziennie po jednym odcinku. Ale czasem jest tak, że nie można tak. Czasem jest tak, że trzeba usiąść i nagrać po prostu któryś tam odcinek. I kilka odcinków naraz, żeby mieć na zapas. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, życzę wam miłego dnia. Z miłej nocy, pamiętajcie, lajki, komentarze, subskrypcje, jeżeli chcecie więcej takich serii. A kto wie, może będą kiedyś dwa odcinki, czasem wrzucam właśnie dwa odcinki dziennie, no to więc wiecie, to trochę wymaga sprawności. Oczywiście robię to poza wszystkimi rzeczami, więc robię to hobbystycznie. Więc możesz to docenić. Tyle, jeszcze raz miłego dnia, po raz piąty miłego dnia, raz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymaj się ciepło i widzimy się jutro. Cześć!